Siemano, dzisiaj postanowiłem dla Was nagrać krótki filmik, dość ciekawy filmik według mnie, porównujący dwa modyfikatory światła. Popularny wszędzie, a w szczególności w Stanach, Magmod Maxphere, nowa wersja, dwójeczka, i jego odpowiednik od MyFrienda firmy Seto. Tak więc tak, jeżeli chodzi o Magmoda, jeżeli ktoś nie wie, ale raczej wie, bo recenzji właśnie tego oryginału jest sporo, to tak to wygląda. Zresztą to jest tak jak tu. A nie, to nie jest tak jak tu, bo to jest ten odpowiednik. Ale zaraz właśnie. Kupując Magmoda, to oczywiście dostajecie tylko to, bez tej opaski magnetycznej. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiednik od MyFrienda, to w zestawie dostajemy od razu modyfikator plus tą opaskę magnetyczną. I teraz generalnie tak to wygląda. Po lewej stronie mamy oryginalnego Magmoda, po prawej mamy MyFriendowy odpowiednik. Jeżeli chodzi o wymiary, mogę mierzyć to miarką, ale tak naprawdę tu nie ma praktycznie żadnej różnicy. Z tego, co tak widać na gołym okiem, to Magmod jest po prostu 5 mm niższy i średnica może jest dosłownie 5 mm też mniejsza, ale to może. Jedyna taka największa różnica gołym okiem to są te magnesy, które w Magmodzie są takie kwadratowe, prostokątne, a tutaj są okrągłe. To nie wpływa na nic, ponieważ jedne i drugie magnesy są bardzo, bardzo silne. Tak to wygląda na fleszu i to jest też podróbka. Ona trzyma się naprawdę konkretnie. Tak się trzyma, więc raczej nie ma obawy, że to spadnie. No ale tak samo się trzyma też oryginał. Też tak samo, generalnie naprawdę moc tego trzymania jest bardzo, bardzo zbliżona. Tych magnesów. Co do różnic, no to największa i główna różnica to, że oryginalny Magmod sama ta czapeczka bez opaski kosztuje ponad 300, to jest 315 chyba złotych, jeżeli się nie mylę, plus oryginalna opaska kosztuje też ponad 100, czyli musicie wydać około 450 zł, żeby mieć taki jeden pełny modyfikator, tak, żeby można go było sobie nałożyć i działać, a ten nieoryginalny dostajecie od razu właśnie z opaską, taką dokładnie, i to wszystko dostajecie za 125-130 zł, w zależności tam wiadomo jak dolar stoi. Tak więc według mnie, akurat jeżeli chodzi o te produkty, to absolutnie nie ma w ogóle się nad czym nawet zastanawiać, tylko brać w ciemno, ile wlezie od MyFriendów. Największa różnica między Magmodem a tym zamiennikiem to jest to, że Magmod ten w drugiej wersji jest nieco cieńszy. To może widać tutaj, jak palce przykładam. Jednym i drugim tak samo przyłożę. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Generalnie ten materiał, ten silikon jest troszeczkę cieńszy od tego w tym zamienniku, ale to nie rzutuje w żaden sposób na jakość zdjęcia, tak? Na moc, którą musicie odpalać lampę, albo na kolor, zabarwienia, które robi Wam flash. Pod koniec filmiku postaram się wrzucić kilka zdjęć takich porównawczych na tych samych ustawieniach aparatu, na tych samych ustawieniach flasha. Jeden z modyfikatorem właśnie oryginalnym, jeden z zamiennikiem. Zobaczycie, że przynajmniej ja gołym okiem nie jestem w stanie stwierdzić różnic między nimi. Tutaj w oryginalnym Magmodzie z prawej strony jest dużo większy prześwit, tu jest mniejszy. To nie ma absolutnie żadnej różnicy w ich działaniu. A jeżeli chodzi o kolor, tak gołym okiem, to można faktycznie stwierdzić, że Magmod jest jakby bielszy. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to jest w ogóle widoczne na kamerze, ale gołym okiem jest faktycznie. I to jest biel, to nie jest żadne tam zarzucone, ale jest tak jakby takie troszeczkę przybrudzone, nie? Ale to jest raczej ze względu na to, że tak jak mówiłem wcześniej, to jest po prostu troszeczkę grubszy materiał. To jest cieńszy, dlatego jest bardziej przezroczysty, dlatego bardziej tak się zdaje, że on jest taki bielszy, jaśniejszy może. Ale tak jak mówię, na zdjęciach to absolutnie nie ma żadnej różnicy, przynajmniej ja tego nie widzę. Więc słuchajcie, ja nagrywałem ten filmik właśnie po to, żeby kilku osobom ułatwić wybór i może właśnie kilka osób będzie mogło przez ten film zaoszczędzić parę groszy, ponieważ mówię, ta przybitka nie wynosi 10, 15, 50, nawet 100 zł. Tutaj za cenę jednego Magmoda mamy trzy odpowiedniki takie, które niczym nie odbiegają jakby od oryginału i po prostu robią robotę, tak? Taką, jaką mają robić, no bo to o to tu chodzi. Jak mówi stare, dobre przysłowie, jak nie widać różnicy, to po co przepłacać? No, ja generalnie zwracam Magmoda i zostawiam oczywiście sobie te dwa, bo absolutnie tutaj nie ma
żadnej różnicy w ich działaniu, jakby, a tym bardziej w efekcie końcowym, tak, bo o to tu chodzi, to po prostu robi robotę. Więc mam nadzieję, że pomogłem. Nagrałem ten filmik dlatego, że nie znalazłem absolutnie żadnego materiału porównującego właśnie oryginalnego MagModa z jakimkolwiek Chińczykiem. Jeżeli właśnie się zastanawialiście nad tym, który wybrać, czy warto przepłacać za oryginał, to ja wam mówię, że nie warto. Absolutnie nie. Tak więc dzięki, to by było na tyle dzisiaj. Trzymajcie się, cześć. No i na koniec jeszcze parę fotek porównujących MagModa Maxfir 2 do właśnie chińskiego Seto. Generalnie naprawdę ciężko jest zobaczyć jakąkolwiek różnicę. Wszystkie fotki wykonane są w trybie manualnym, manualna lampa nastawienie i manualne ustawienie z balansem bieli na sztywno w aparacie. Tak więc tutaj nie ma możliwości, że jakiekolwiek auto wskoczyło. I naprawdę, fotki wyglądają bardzo, ale to bardzo podobnie, jak nie identycznie. Jeżeli wy jesteście w stanie je jakkolwiek rozróżnić, no to gratulacje.